Tadeusz Oleszczuk, doktor nauk medycznych. Jestem lekarzem, ginekologiem, położnikiem ponad 30 parę lat. I chciałem dzisiaj powiedzieć o tym, co ma znaczenie w żywieniu kobiet i jak przebiegają ich losy, jeżeli żywią się prawidłowo i jakie wynikają z tego konsekwencje, jeżeli to jest żywienie nieprawidłowe. Napisałem już 4 książki, czego ginekolog ci nie powie, bo wiem ze swojej praktyki, jak ważne jest to, żeby mówić o tym, co trzeba jeść, a dużo pacjentek mówiło mi, że dlaczego mi nikt wcześniej tego nie powiedział i dowiadywały się o problemach z tarczycą na przykład w wieku 50 lat. I to jest bardzo ważne. Druga książka, Uspokój swoje hormony, bo spokój prolaktyny nie jesteśmy w stanie opanować zaciskając zęby, tylko trzeba zrobić badania konkretne i dopiero wtedy można zastosować adekwatne leczenie. Czwarta książka jest o menopauzie, ale po środku jeszcze popełniłem książkę Facet jak młody Bóg, ponieważ bardzo dużo kobiet przychodziło i mówiło, że już się czują dużo lepiej, czy ja naprawię zdrowie mężczyzny, jej partnera. No i okazywało się, że też mogę to robić skutecznie. Także to jest bardzo ważne, jakie możemy podjąć kroki, żeby wszystko to zadziałało skutecznie. Dzisiaj powiem o tym, jak żywienie wpływa na zdrowie kobiety, jeszcze zanim zajdzie w ciąży, o tym, co się dzieje w ciąży, jaki to ma wpływ programowanie to na dziecko po porodzie i jego dalsze losy. Oraz na koniec powiem jeszcze, jak bardzo ważne jest, aby ta żywność, którą jemy, była ekologiczna, żeby tam nie było pestycydów. I teraz tak, kobieta, która ma zespół napięcia przedmiesiączkowego, bardzo często zgłasza te różne dolegliwości, to jest cała gama dolegliwości, że musi sięgać po leki przeciwbólowe, natomiast zostały już pokazane prace w Stanach, gdzie zrobiono grupę kobiet, którym stosowano dietę bezmięsną, i suplementy. I potem zamieniono te. W tej grupie dano z powrotem suplementy, a druga grupa dostała dietę. I żeby zobaczyć, czy to będzie działało. No i się to spięło, ponieważ okazało się, że te dziewczyny, które wyrzuciły mięso i produkty zwierzęce, zaczęły jeść warzywka tylko przez te, to w ciągu dwóch kolejnych, trzech miesięcy absolutnie zauważyły poprawę zmniejszania się dolegliwości zespołu przedmiesiączkowego, tych wielu zaburzeń. Najczęściej są to dolegliwości bólowe, rozdrażnienie, bóle piersi. Czyli można to zrobić, regulując dietą. Także to jest bardzo ważne. A to, co teraz ja chciałem powiedzieć, to, że kobieta przygotowując się do ciąży może wpłynąć na to, jak będzie ta ciąża przebiegała. I nikt nie mówi nam tego, że płód je razem wszystko to, co mama. Bo my wiemy nie pić alkoholu, nie palić papierosów, tak, bo to szkodzi płodu. Ale nikt nie mówi, żeby jeść tak, żeby dziecko zaprogramować później w trakcie przebiegu ciąży i po porodzie, żeby jego dalsze losy, bo on będzie pamiętał te smaki, które mama jadła w ciąży. A mianowicie, że jeżeli ciężarna w ciąży się przejada, je soki pomarańczowe, pije dużo słodkich rzeczy, to programuje dziecko, że ono już będzie, bo ono widzi to w wodach płodowych, widzi w poziomie krwi to, co mama je, widzi te same smaki. Programuje to dziecko, że po porodzie ono będzie dążyło, będzie też zwolennikiem tych smaków. Czyli jeśli mama pije alkohol, no to niestety rodzi się przyszły alkoholik. Jeśli mama się nadmiernie odżywia słodkimi rzeczami, rodzi się przyszła osoba, która będzie w ciąży dążyła i po porodzie będzie dążyła do nadmiernej masy ciała. To będzie jej świat, jej klimat, w którym ono się tworzyło, to dziecko. Żeby jeść dużo słodkiego, mieć nadwagę, mieć otyłość. W tej chwili 2/3 już społeczeństwa ma nadwagę lub otyłość. No, jest to problem, ale nikt nie mówi o tym, że matka będąc w ciąży, jeżeli sobie będzie pozwalała na to, co lubi, bo jest powiedzenie, ciężarne się nie odmawia, no to niestety to dziecko również będzie sobie pozwalało razem z tą matką. Czyli tak jak papierosy, tak jak alkohol, tak jak nieprawidłowe odżywianie się, czyli duże ilości mięsa w ciąży, jeśli to będziemy zjadali, to dziecko widząc te smaki w postaci wody płodowej, w postaci tego, co się znajduje u niego we krwi, po porodzie również będzie dążyło do przez całe życie, a na pewno przez okres niemowlęcy, przez okres dziecięcy wczesny, czy nawet dorosły, bo są i prace, które pokazują, że nawet i w wieku dorosłym zakodowane te epigenetycznie w pożywieniu rzeczy, które matka jadła w ciąży, wyjdą u niego w wieku nawet i dorosłym. No jest to niezwykle cenna, ważna informacja, żeby o tym pomyśleć, nawet już zanim zajdę w ciąży, bo wchodząc w ciążę z wyrównanym bilansem zaburzeń metabolicznych czy hormonalnych, również staram się utrzymać potem. Mi jest łatwiej, bo sam przebieg ciąży, czy tego, jak się zachowujemy, jak kobieta je w ciąży, to nie jest sprint. Nie można tylko 2-3 tygodnie zacisnąć zęby i wytrzymać, chociaż już te zmiany będą widoczne. Pierwsze, poprawy wypróżnień, regularność stolca, że to będzie raz dziennie, to już będzie widoczne. Poprawa samopoczucia, koncentracji, pamięci krótkiej, takich komfortowych rzeczy, których nawet nie kojarzyliśmy, że ma to związek z na tym, co jemy na co dzień. To jest niesamowicie ważne, żeby mama pilnowała się, zanim zajdzie w ciąży, na to, jaki ma poziom kwasu moczowego, jaki ma poziom kwasu foliowego, jaki jest poziom witaminy D3, B12, przygotowując się już do ciąży
można to suplementować i należy wyjść z dobrymi wynikami. Hemoglobina powinna być powyżej 13, bo co każdy trymestr będzie spadała fizjologicznie o 1, żeby do porodu pójść z hemoglobiną przynajmniej powyżej 11. Na takie rzeczy zwracamy uwagę. Poziom glukozy nie może być powyżej 90 dla ciężarnej, ponieważ jeśli ciężarna będzie się przekarmiała w ciąży, to dziecko widzi to, widzi wysokie poziomy cukru, bo u niego zawsze jest troszeczkę więcej, a 20 mg% nawet niż u matki. I po porodzie ono się będzie domagał tego, że też chce mieć takie słodkie danie, a pokarm piersi to jednak nie będzie taka słodycz. No i tu jest ten niepokój. Czyli mama, jeśli będzie w ciąży jadła dużo warzyw ekologicznych, nie będzie narażała się na to, że jej problem będzie z zatruciami pokarmowymi, nie będzie biegunek, nie będzie zaparć, no to wtedy będzie wszystko przebiegało dobrze, a dziecko po porodzie będzie również szczęśliwe, bo były te badania też robione i już dużo, coraz więcej prac na ten temat, że po porodzie takie dziecko bardzo lubi wrócić do tych smaków, które mama jadła w ciąży. Czyli my możemy już w tej chwili zrobić bardzo dużo, zanim zajdę w ciąży, jak już jestem w ciąży, pamiętając o tym, że już dziecko uczę, co powinno jeść, co będzie chciało jeść, co będzie jemu smakowało, dzieciaczkowi, jak już się urodzi. Bardzo ważne jest przed ciążą, żeby sprawdzić masę ciała. Żeby masa ciała nie była powyżej 100 kg, bo później są wskazania do cięcia cesarskiego. Dziecko waży 4,5 kg. To się przenosi na to, że w przyszłości, po 20 latach od takiego porodu, kiedy dziecko waży powyżej 4 kg, a matka przytyła 20, 15, 30, no rekordzistka mi mówiła, że przytyła 40 kg, no to wtedy po 20 latach już bez ciąży istnieje ryzyko, że ta dziewczyna rozwinie podniesiony poziom glukozy, będzie miała powikłania, jeśli chodzi o nierozpoznaną cukrzycę czy nadciśnienie, zaczną się zaburzenia z tym związane. Czyli mając przebieg ciąży na względzie, możemy ocenić, co się będzie działo z tą dziewczyną za 20-25 lat. I my już to wiemy teraz. I możemy zrobić wstecznie, rozmawiając z kobietą 50 lat czy 45+, pytać o to, ile ważyło dziecko, ile ona przytyła w ciąży i wywnioskować, że jeżeli to była nadmierna masa ciała i dużo przytyła w ciąży i noworodek ważył dużo, no to wtedy sprawdzić badania test tolerancji glukozy, wykluczyć zaburzenia tolerancji glukozy, czy wręcz cukrzycę, czy nadciśnienie, bo najgorsze jest nierozpoznane, nieleczone powikłania cukrzycy czy nadciśnienia, bo konsekwencje ponosimy w postaci udaru i zawału. I za dużo kobiet ginie 45+, nagle z powodu udaru czy zawału, bo no, nikt nie zapytał o to, ile dzieci ważyły, ile ona przytyła w ciąży. Czyli to są takie wymierne korzyści, patrząc na to, co się działo z ciążami, o to, co będzie się działo w przyszłości. A teraz wracając, krótko mówiąc, do tego, co w ciąży ma istotne znaczenie, to żeby było dużo błonnika, my możemy ocenić, jak jest z wypróżnieniami. Jeśli wypróżnienia są raz dziennie, bez łaski, rano, po przebudzeniu się, w ciągu godziny, no to jest ok. Natomiast jeśli wypróżnienia są raz na 3-4 dni, czyli niestety czasem raz na tydzień, no to jest to przyczyna w ciąży do nadmiernych skurczy, bóli brzucha. Często to jest ryzyko porodu przedwczesnego. Dziewczyna dostaje leki rozkurczające macicę, zgłasza bóle brzucha, bóle w dole brzucha. A wypróżnienia, pytam, raz na tydzień. No to niestety tak się nie da. Trzeba jeść więcej roślinnego błonnika. Można się wspomagać probiotykami, ale przede wszystkim jest punkt pierwszy. Czego nie jemy? Nie jemy cukru, nie jemy owoców, ich żydnych zamienników, czyli miodu, syropu klonowego, stewii, ksylitolu, jabłek, gruszek, mali, pomarańczy, mandarynek, no nie tyle, bo przyroda tego tak nie wymyśliła, żeby jabłka były przez cały rok na okrągło, albo sok z pomarańczy, czy maliny. Można tam czasem jedno zjeść, czy dwie, ale nie non-stop, nie przez całą ciążę i patrzymy na masę ciała. Że jeżeli dziewczyna dobija do połowy ciąży, do 20 tygodnia i przytyła już 10 kg czy 12, no to ryzykujemy, że ten przyrost w sumie w całej ciąży będzie zbyt duży. Wtedy te dziewczyny mają obrzęki, zaczynają się nadciśnienie. Ja muszę powiedzieć, że od kilkunastu lat zwracam na to bardzo uwagę i no nie pamiętam pacjentki mojej ciężarnej, która by miała nadciśnienie i obrzęki. Ale ja cały czas od samego początku zwracam uwagę, że wyrzucamy cukier, owoce, te rzeczy, które nam podnoszą ciśnienie też, bo to trzyma wodę tak jak sól, żeby tego nie jeść. I zwracam uwagę, żeby nie jeść czerwonego mięsa, bo czerwone mięso ma złą prasę i zwiększa ryzyko też i nowotworów, takiego raka jelita grubego, który należy do pierwszej trójki najczęściej występujących nowotworów. Powinno być zabronione jedzenie czerwonego mięsa, tak jak zabronione jest palenie papierosów. To zostało udowodnione i jeśli już ktoś musi mięso jeść, no to może zjeść raz w tygodniu gotowaną wołowinę lub indyka, bo tam jest tych wartości więcej. Natomiast lepiej jeść fasolę czarną, czerwoną, nie będzie anemii.
okazuje się. Bo część dziewczyn się dziwi, no ale jak, to będę miała anemię, jak nie będę jadła czerwonego. No nie będziesz miała, bo ja to widzę też u siebie, a jak dyskutujesz, że jest wszystko dobrze z przewodem pokarmowym, to proszę zrobić poziom ferrytyny, czy żelaza, który odpowiada za to, czy się hemoglobina tworzy i czy masz białko we krwi. A białko weźmiemy 1 gram potrzebny na kilogram masy ciała. Z czarnej fasoli właśnie, z roślin motylkowych. Tam też jest białko. I to wystarczy, żeby nam stan zapalny w jelitach, jeśli ferytyna wyjdzie bardzo niska wtedy, normalnie od 15 do 150, żeby zgasić ten stan zapalny i żeby się to żelazo zaczęło wchłaniać. Potrzebne jest białko. Możemy stosować różne sposoby jeszcze, żeby to żelazo podnieść, ale to nie działa tak, że jak ja przestanę jeść mięso, to zmniejszę stan zapalny. I to jest warte pomyślenia, że nie stracę morfologii, nie stracę żelaza, bo nie jem czerwonego mięsa. Właśnie po tym wynikach widzę odbicie, że nie ma. I dziewczyny mówią, panie, ja w życiu nie miałam takiej dobrej morfologii. Po raz pierwszy mam w ciąży 12 hemoglobiny, jak już jest 30 tydzień ciąży. Bo całe życie miała 7, 8, 9. Co się zmieniło? Zmieniliśmy dietę. Właśnie odstawiła czerwone mięso. I zaczęła jeść ekologiczne warzywa z oliwą, z probiotykami. Zmniejszył się stan zapalny w jelitach. Tam jest też dużo pułapek. Na przykład pestycydy. Jemy na przykład jabłka, ale musimy pamiętać, że jeśli one są pryskane, a my lubimy zjeść jabłko razem z ogryzkiem, to tamte pestycydy, one zastygają przy tym ogonku. Tak jak deszcz to spłucze sobie z tego jabłuszka, a my zjemy potem, to z tego nie wypłuczemy. I jemy właśnie te pestycydy, które są tam dookoła. Została podniesiona ostatnio norma niklu, który strasznie uczula w płatkach owsianych. Sporo osób je płatki owsiane, myślą, że są zdrowe, jeszcze polewa to mlekiem, a niestety część osób ma nietolerancję kazeiny i też warto odstawić kazeinę na 2-3 tygodnie, żeby to sprawdzić. No i tutaj musimy wyszukiwać jednak tej żywności ekologicznej, bo ja też widzę u siebie i u pacjentek takie coś, że przyszła pacjentka w drugiej ciąży i już urodziła dziecko i mówi, panie doktorze, ja w pierwszej ciąży jadłam co chciałam, dużo słodkich rzeczy, dużo owoców, bo myślałam, że są zdrowe i to dziecko po nakarmieniu się darło, nie, po prostu nie miałam całe noce nieprzespane. Ono ciągle płakało, nie wiadomo o co chodzi. Tu najedzone, sucho i się darło. A to drugie, co już przyszłam, jadłam ekologiczne warzywa całą ciążę, bo pan tego pilnował, żeby nie przytyć, bo pierwsze ważyło 4200, to drugie ważyło 3,5, ale w drugiej ciąży przytyłam 12 kg, a nie 25, tak jak w pierwszej. I to drugie ja nakarmię, położę i jest szczęśliwy, idzie spać. Czyli można osiągnąć te korzyści, myśląc o tym, co jemy w trakcie ciąży, ale teraz również w trakcie karmienia piersią. Okazuje się, że jeśli matka karmiąc piersią je jakieś produkty, które dziecko pamięta z ciąży, to łatwiej będzie je odstawić potem od piersi, ale dziecko będzie spokojnie spało. Natomiast jeżeli już sobie pozwala na wypicie kawy mocnej, czy 3 kaw plus 2 herbat, czy nawet wypicie wina, bo przecież karmi między karmieniami, może sobie wypić, to niestety dziecko to zobaczy, bo to kilka godzin się potrafi utrzymywać. I dostanie pobudzenie, tak jakbyśmy noworodka nakarmili. Czyli nawet jeśli matka karmi piersią, to dalej powinna widzieć, że dziecko razem z nią to wszystko je i pije. Tak jak przez całą ciążę. To jest niesamowicie ważne. To może być wykorzystywane do programowania w tej zdrowej żywności u dzieci, które potem byśmy chcieli, żeby nam się dobrze rozwijały. W ten sposób płód rozwija preferencje do tych smaków, które potem utrzymują się w okresie wieku niemowlęcym. Te smaki są przenoszone drogą mleka matki, jeżeli karmi piersią. I jeśli matka się odżywia ekologiczną żywnością, widzi te dobre rzeczy biologicznie, które jeszcze mają czynniki takie typowe smakowe, jak anyż, jak marchewka, czy jak cebula, to dziecko potem też do tych smaków podąża, też za tymi smakami. I być może stąd też się wzięła ta różnorodność na świecie, że dziecko, które się urodzi w Japonii, potem je co innego. Dziecko się urodzone w basenie Morza Śródziemnego preferuje inne. Anglosasi nie jedzą kiszonek. Dlatego my możemy na etapie już rozwoju ciąży programować dziecko na ten sposób, co się będzie z nim działo po porodzie. To jest bardzo dobra informacja, ponieważ z tych ustaleń nie można przysuwać na wszystkie produkty, ale z tych ustaleń może wynikać bardzo dużo dobrego, bo odżywiając się prawidłowo w ciąży, my stwarzamy dobre warunki, a potem i przykładu dla dziecka już po porodzie. My możemy zrobić plakat, nie jedz słodyczy, nie jedz owoców non stop, ale dziecko widząc, że matka czy ojciec siadają i jedzą, to jest to niestety większym przykładem dla dziecka jest, żeby usiąść i razem z dzieckiem zjeść to, co jest najwartościowsze. I dziecko się w ten sposób też uczy dodatkowo, ale my tą naukę możemy zacząć już przed ciążą, a w całej ciąży już promować tą naukę, tak żeby były te korzyści jak największe. Bo to może mieć wpływ na całe dorosłe życie, preferencje smakowe i odżywianie tego dziecka. I dobrze by było nauczyć tego, żeby wybierało te smaki, które są dla niego korzystne. Bo w życiu potem przyjdzie babcia z dziadkiem i da jakieś coś słodkiego, ale dziecko, wiedząc, że to nie jest jego bajka, nie będzie za tym podejrzewał. Oczywiście dorosła
wieku tam młodzieńczym będziemy różne błędy popełniali, ale i tak zawsze chętnie wrócimy do tych buraczków z dzieciństwa. Także to też jest fajna rzecz, że my możemy tak nauczyć dziecko, żeby dokonywało dobrych wyborów. Bo wchodząc do dużego hipermarketu, mamy stoisko ze zdrową żywnością, ale to jest jedna, dwie półki, a czy tam dwie szafy. Natomiast całe hektary półek to niekoniecznie. To, co tam powinno być napisane w ogóle, skoro tu jest zdrowa żywność. My się nie zastanawiamy. Patrzymy tak jak te stado owiecze, które siedzi i ogląda telewizję, a obok siedzi czarna owca, która czyta książkę. Czyli jeżeli jest wiedza, jest edukacja, są dowody naukowe w tej chwili, bo to są dowody sprzed kilku lat, te, o których mówiłem, o programowaniu czy o smakach wód płodowych, to z tamtego roku są. O tym też mówi medycyna stylu życia. To my z tego możemy skorzystać. Nasze dzieci nauczyć już w ciąży, jak z nimi chodzimy, ale to też i przyniesie efekt w postaci zdrowego porodu. Bo jeżeli ja tematu nie ogarniam, jem, pozwalam sobie w ciąży bezkarnie, mam obrzęki, lekarz mi da jakieś leki na zaparcia, to dziecko waży 4,5 kg, to lekko tego nie urodzę. A w ciąży przytam 30, to trochę mi zostanie. Czyli ryzykujemy poród cięciem cesarskim, ryzykujemy powikłania po porodzie, no i duże dziecko, które w przyszłości też jak zobaczy coś słodkiego, to raczej to wybierze, a nie ekologiczne warzywa czy kiszonki. Czyli ucząc dziecko tego w ciąży, my już możemy mieć korzyść i ono przede wszystkim na przyszłość, na całe swoje dorosłe życie. Okazało się, że jeżeli kobieta rodzi cięciem cesarskim i dołem fizjologicznie, to problem jest taki, że przechodząc przez kanał rodny, dostaje od mamy fizjologiczne bakterie. Ono jest cało wymazane tymi profilaktycznymi bakteriami, które chroni, buduje ten biofilm dziecka, buduje mikrobiom, bo to już jest DNA tego biofilmu. Biofilm buduje biofilm przewodu pokarmowego. Jeśli mama karmi piersią, w tym pokarmie jest pokarm dla tych dobrych bakterii. I to trwa 2 do 3 lat. I decyduje o tym, jak się dziecko będzie rozwijało przez całe życie. No więc jeśli dziecko się rodzi cięciem cesarskim, to wyjmowane jest jałowe z macicy. Nie przechodzi przez kanał rodny. Wyjęte jałowe nie ma tych bakterii od mamy. Potem jest umyte z krwi, z wód płodowych, nie ma tych bakterii. I okazuje się, że 40% więcej jest alergii u tych dzieci. Ale jeśli się stosuje u nich probiotyki, od narodzin do drugiego, na przykład roku Latopik, potem można Laktoral, to możemy tego uniknąć. Oczywiście położne znają sposoby, że wydzieliną z pochwy smarują skórę dziecka, żeby nabyła te bakterie probiotyczne, to jest bardzo ważne, ale tutaj promocja tych bakterii jest poprzez karmienie piersią. Czyli nie jest fajne rodzić cięciem cesarskim, bo oczywiście robimy to w sytuacji koniecznej, natomiast generalnie lepiej jest urodzić dołem dziecko przez to, że dostanie tą mikroflorę jelitową, bo tak naprawdę w tym jedzeniu warzyw ekologicznych, o której tyle mówię, to tak naprawdę chodzi o wytworzenie jak największej różnorodności pozytywnych dla nas bakterii, które w każdej sytuacji, jeśli będzie dużo szczepu, są w stanie nas wybronić. Okazało się, że przekarmianie matki w czasie ciąży predysponują potomstwo do późniejszego rozwoju otyłości i cukrzycy typu drugiego. Cukrzyca typu drugiego. A w wieku po 50 roku życia, kiedy kobiety zaczynają mieć menopauzę, zaczyna się problem z Alzheimerem, czyli cukrzyca typu trzeciego tak zwana. Czyli całe życie pracujemy na to, co nam się może wydarzyć. I ten początek jest, dziecko jest w ciąży. Czyli matka świadomie może to programować, a my potem w naszym życiu dokonujemy wyborów. Tylko nauczeni tych smaków możemy coś ponieść dobrego dalej. I to są bardzo ważne rzeczy, bo cukrzycy jest około 3 milionów, z czego milion o tym nie wie. W Polsce takie są dane. My jemy w Polsce 45 kg mięsa czerwonego na osobę. 40 parę kilo cukru na osobę. Rocznie. No to nie będzie dobrze. Dlatego trudno się dziwić, że potem, jeśli ciężarna nie wie o tym, a nikt specjalnie o tym nie mówi, co jeść w ciąży, mówi się odżywia się zdrowo, no ale konkretnie, no właśnie tam powinno być dużo roślin motylkowych, błonnika roślinnego, my możemy się wspomagać probiotykami, kiszonkami, oliwy, ale przede wszystkim punkt pierwszy, zero cukru, owoców, nawiało mniej mięsa i pieczywa, bo do pieczywa są dodawane takie różne rzeczy, że lepiej, żeby to było takie na zakwasie zrobione, a jeśli już, to niech to będzie punkt drugi, czyli kasze, też ekologiczne bio. Warzywa ekologiczne, duże oliwy, śledź, dorsz, może być białko z fasoli, z bobu, jeść orzechy włoskie, pęskidyni, słonecznik, proste rzeczy. I możemy jeszcze się wspomagać humusem, możemy jeść probiotyki, jeżeli ktoś ma problem z zabarciami. Pijemy 3 razy ciepłą wodę przed każdym posiłkiem. A jak wyjdzie wysoki kwas moczowy, to trudno z tym dyskutować. Trzeba jeść właśnie ekologiczne warzywa, bo one obniżają poziom kwasu moczowego. Sok cytryny można pić. Można sobie 2-3 łyżeczki wypić octu jabłkowego, żeby to zakwaszenie zmniejszyć, bo dla kobiet norma jest 3, dla panów jest 5. Jeśli kobieta mówi, że ona się dobrze odżywia, robimy poziom kwasu moczowego, ja widzę nieraz wynik 7.
I potem ona się dziwi, że w wieku 45 plus ma menopauzę i ma bóle kości, bóle stawów, nie może się chodzić, nie może, ma osteoporozę. No to wynika z tego, co się wcześniej rozrabiało. Czyli obracając się wokół, jest pełno różnych pułapek, na przykład takie, że mleko ma dużo wapnia. No ma, ale roślinie wchłania. Czyli tu są takie rzeczy, które my możemy wykorzystać. Na przykład słoń ma piękne kości słoniowe, a nie pije mleka i nie je zwierząt. Bo w tych zielonych listkach to wszystko jest. Tak jak chlorofil, mamy magnez w zielonych warzywach. Możemy łykać, ale lepiej jeść ten magnez w postaci zielonych warzyw. To powinna być podstawa naszej diety, zielone warzywa, kiszonki. Tu jest jeszcze ważna rzecz taka, że jeżeli kobieta w ciąży doświadcza nudności czy wymiotów, to pozbawia się, robi się hiponatremia. I potem bardzo mocno szuka soli w diecie. Niestety dziecko to widziało. Płód. I po porodzie ono będzie bardzo chciało tej soli. Wszędzie do wszystkiego dużo soli. Czyli okazuje się, że matka, która ma refluks, ma przypuklinę rozworu przełykowego, 40-60% przebiega bezobjawowo, ale takie odbijanie, kwaśne odbijanie, wzdęcia brzucha, odbijanie, problemy z wzdętym w ogóle brzuchem, z zaparciami, no to mogą sugerować nadmierna wydzielina w zatokach, w ostrzelach, jako alergia można to nawet rozpoznawać. No to jest przypuklina rozworu przełykowego czy zapalenie w pustu. To tutaj dziecko to zobaczy w ciąży, jeżeli mama wymiotuje. Jak się nie zmieni diety, to trudno tej dziewczynie pomóc. I znowu wyrzucamy punkt pierwszy. Cukier, owoce, nabiał, jajka, mięso, pieczywo. Żeby nie było czegoś, co zakwasza, co zwiększa tą kwasowość, a przechodzimy na warzywa, gdzie będzie sok cytryny, gdzie będzie zielone warzywa, gdzie będzie oliwa, gdzie będzie siemielniane, świeżo mielone siemielniane. To wszystko poprawi perystaltykę, ale tam świeżo mielone siemielniane ma też dużo omega-3. Żeby wyrównać ten bilans omega-3 z omega-6, którym my jesteśmy za mocno karmieni omega-6, z tłuszczy trans. To też jest ważne, żeby to bilansować i ta proporcje, żeby były prawidłowe. Plus probiotyki, które ułatwią nam, ale bez zmiany diety, bez wyrzucenia punktu pierwszego, cukier, owoce, pieczywo, mięso czerwone, to trudno jest nam uzyskać efekt, biorąc jakieś leki. To nam się nie zepnie. Tak to będzie działało. Czyli wymioty w ciąży trzeba leczyć. Nie można w ciąży wymiotować i nie można mówić, że moja żona wymiotowała całą ciążę, niech się pani nie przejmuje. Czasem tak bywa, czasem tak, a potem to przejdzie. No więc nie, bo dziecko zapowiedzie się konsekwencje. Płód, nawet w życiu tym niemowlęcym, czy później dorosłym, nabywa tych nawyków, uczy się, no bo to jest jego świat, w którym on się tworzy, w którym powstaje. Czyli jeżeli tam są takie warunki, czy na przykład matka pali, czy pije alkohol, czy właśnie się nieprawidłowo odżywa, dużo cukru je, dużo słodyczy, dużo owoców, bo glukoza i fruktoza, czy galaktoza mają dokładnie ten sam wzór chemiczny. Tylko inną cząsteczkę w szydę, inaczej to wygląda. I nie jest to, że ja cukru nie jem, ale ja sok z pomarańczy wypiję. Bo do mnie przychodzi ta dziewczyna w ciąży i mówi, że ma wzdęcia brzucha, bóle. Ja się pytam, co się działo od 3 dni. A no, zaczęliśmy z mężem wyciskać po litr soku z pomarańczy sobie codziennie pije. No to już pani wie, dlaczego pani ma. Przestała pić, nie ma bóli. Jakie badania robimy? Nie wolno łykać suplementów, tak sobie szczapy pójdę sobie wezmę, bo wszyscy biorą, albo pewnie mam za mało. Najpierw robimy poziom D3, poziom B12, kwas moczowy, kwas foliowy, bo jeżeli ja będę łykała D3, czy w ogóle cynk, czy selen, mogę sobie zrobić krzywdę, bo przekroczę wartości prawidłowe i to działa już toksycznie. Pomijając fakt, że zwiększa też ryzyko nowotworów, jeśli poziom selenu czy cynku przekroczy wartości bezpieczne, bo to jest w wąskim pasku tylko można mieć. Selenu 100-110 na przykład dla kobiet niepalących. Bardzo łatwo jest przekroczyć. Ja czasem widzę u kobiet z pirakiem piersi, że ma selenu 200, bo sobie łykała przez 2 lata cynk z selenem. No tak nie wolno. Czyli USG tarczycy bardzo gorąco zachęcam do zrobienia, jeżeli kobieta jest w ciąży i wymiotuje, w rodzinie się ktoś leczy, bo za dużo kobiet w wieku 70 lat nawet się dowiadywało, że ma guza w tarczycy 2,5 cm. Robiłem USG, poprosiłem, żeby zrobić USG tarczycy, tam guz 2,5 cm. 70 lat dziewczyna. No to ponosiła konsekwencje tego, że w życiu nie zrobiła USG tarczycy. Szczególnie jeśli ktoś w rodzinie ma. To są takie rzeczy, które nam umykają, ale możemy na to zwrócić uwagę. I podsumowując, krótko mówiąc, to co matka mówi, to co matka je w ciąży, pokazuje dziecku co może, potem swoim przykładem pokaże co powinno się jeść, natomiast bardzo ważny moment odstawiania od piersi. Odstawiamy od piersi, ale dziecko widzi tę sobie swoją marchewkę, którą mama jadła w ciąży i jest mu dobrze. Łatwiej jest odstawić od piersi, czyli dużo, bardzo dużo korzyści możemy odnieść, mając tą wiedzę. Dziękuję bardzo.